Witam Was serdecznie. Dzisiaj kończymy... Oj, aż mi się Iniesta tu przesunął. Ci dwaj panowie królują tutaj z tego boksa. Dwóch panów z Barcelony. Zostało mi ostatnie 7 saszetek, które będę wyciągał sobie z tego boksika. No i lecimy. Iniesta. Czas zakończyć Brazylię i się wziąć za coś innego trochę. O, coś tam jest. Game changer. Jest w końcu. Edin Dzeko. Sorry za jakość. Słuchajcie, a może ja bym zapalił? Albo nie, dobra, nie będę palił światła, bo lipa może wyjść. Chociaż wiecie co? Poczekajcie chwilę. Już zaraz do Was wracam. No jak tam Wam się widzi? Bo ja jeszcze nie widzę w telefonie. Czekajcie. No jest trochę lepiej. Dobra. Jest Game Changer, którego tak bardzo też chciałem. Czy tu będzie Top Master Falcao? Już widzę, że nie. Ghostopper. Cezar. Julio Cezar. Gościu się przekręcił, w sensie do góry nogami. Jedziemy Drogba. Ciekawe, ile saszetek otworzyłem z Brazylii. Musiałbym obejrzeć wszystkie filmiki, policzyć. A nie chce mi się. A może konkurs taki zrobię? Nie, dobra, nie. Tam się ktoś pytał o konkurs. Na razie nie robię konkursu, bo nie mam pomysłu. O, tutaj pusty przebieg. No, sobiutko. Czy jeszcze coś ciekawego tutaj się trafi w tym unboxingu, czy nie? No, zachowamy na koniec. Taka trochę niepewność. Co to się tak zamazało? Coś... Kto to pakuje do jasnej cholery? Niech przestaną, nie wiem, pić soki. Ruiz. Costa Rica. Ile to jeszcze zostało? Ojej, tylko 3. Dobra. Jest i Falcao, ale zostawię go na koniec. Może przyniesie mi szczęście. Zostały mi 2 saszetki. Jakbyście słyszeli w tle, że jakieś dziecko płacze albo pisze, to nie, piszczy, to nie moje, tylko sąsiada. Kurde, co on ma na tej głowie? On chyba mył głowę i miał pianę i zapomniał sobie zmyć. Utility player. Ja go nawet chyba nie mam. Aż ten się z niego śmieje. Dobra, tutaj już nieważne. Przedostatnia saszetka. Ludzie, kończymy z Brazylią na moim kanale. Oj, coś tu mi się niechcąco, sorki. Ojej, nie tak miał. I co tu? Ojej, słabo, ekspert. No ale, słabo, nie słabo, był game changer, prawda? No i cóż. Ostatni Falcao, zobaczcie, jest pusto w pudełku już. Jest już pusto. Nie wiem, który to mój box. 3, 4, nie wiem. Falcao. Jeżeli będzie coś odwrócone, no to już wiedziałem, że będzie nic ciekawego, bo jak było coś przodem, to jeszcze jest zawsze taka nadzieja, że może coś tam wpaść. I słuchajcie, po raz ostatni kartą specjalną jest, w końcu go trafiłem, Essien, fans favorite, nie mogłem go bardzo długo trafić, według mnie jest naprawdę ciężki do zdobycia, nie wiem jak u Was, ale ja się cieszę, bo to jest bardzo fajny piłkarz, bardzo ma fajne poczucie humoru. Widziałem z nim nieraz jakieś tam wywiady i tak dalej. Bardzo fajny człowiek. Dobra. No tu mniej ważne karty, to już nie ten. Ale fajnie, cieszę się z tego Game Changera. Edin Dzeko, czy jak to tam się wymawia.
Jak już powiedziałem, mi się bardzo podobają Game Changery, fajnie się świecą. To by było na tyle. Pozdrawiam Was, trzymaj się, cześć. Odkładamy, żeby pstryknąć. Nie zapomnijcie dawać łapek. Dobra, cześć.